czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Witamy. Witamy na webinarium Wychowawca gotowy na prawie wszystko. Skąd to prawie prawdopodobnie wyjdzie nam w ramach tutaj naszej rozmowy, chociaż Państwo się pewnie domyślają, dlaczego jest prawie w tytule. Są z nami Oleksandr Pustowyj, Anna Dargiewicz i Magda Zaborowska-Gumieniak. Magda Zaborowska-Gumieniak jest pedagogzką i animatorką kultury. Jest związana z Fundacją dla Wolności od 2010 roku, jest założycielką przystanku Świetlica, kieruje obecnie w nim działem edukacji i ma długoletnie doświadczenie pracy pedagogicznej i środowiskowej z rodzinami i dziećmi uchodźczymi. Anna Dargiewicz, kolejna absolwentka zresztą kursu Wychowanie to Podstawa, jest absolwentką polonistyki ze specjalnością dziennikarską oraz jest absolwentką stosunków międzynarodowych, ale zdecydowała się pracować w szkole. Od 3 lat, jak mówi, jest nauczycielką z wyboru. Zaczynała od uczenia uchodźców języka polskiego jako obcego. Obecnie jest zarówno nauczycielką języka polskiego, jak i wychowawczynią, jak i pedagogzką specjalną. Oleksandr Pustowyj jest także nauczycielem historii i WOS-u w szkołach podstawowych, w 2 szkołach podstawowych w Warszawie, ale jest dyrektorem sobotniej szkoły ukraińskiej Fundacji Ukraiński Dom oraz nauczycielem międzyszkolnego punktu nauczania mniejszości ukraińskiej. Jest także współautorem podstaw programowych w dziedzinie edukacji obywatelskiej i historycznej dla Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. Magda, Ania i Olek będą się dzielili dzisiaj z Państwem z inspiracjami i pomysłami. I właśnie na początku zaproszę ich do tego, żeby powiedzieli coś od serca dla tych wychowawców, którzy mierzą się z nowymi wyzwaniami. Właśnie dostali nową klasę, w tej klasie być może są właśnie nowi uczniowie. Wiemy, że to dotyczy bardzo wielu w tej chwili klas. I zastanowimy się potem razem, dlaczego w ogóle pojawienie się nowego ucznia zmienia całą klasę i jaka w związku z tym jest rola wychowawcy, bo ona też jest nowa. W pewien sposób wychowawca też się staje nowy, chociaż jest ten sam. Będziemy pakowali plecak na tę wyprawę, więc będziemy sprawdzali, co do niego warto włożyć i spróbujemy się przygotować na niespodziewane, czyli właśnie na różne sytuacje, które mogą być wyzwaniem. A więc wychowawcy dla wychowawców. Co byście chcieli powiedzieć tym wychowawcom, którzy właśnie dostali nowych uczniów w klasie? To są być może uczniowie ukraińscy, być może to są uczniowie białoruscy. Olku, widzę, że ty już włączyłeś mikrofon. Zapraszam cię do wypowiedzi. Dobry wieczór, szanowni państwo. Niezwykle mile dzisiaj podzielić się swoimi refleksjami z tak szerokim gronem z całego kraju. No i próbując jakoś się przygotować poprzednio do tego, do dzisiejszego webinarium, pomyślałem, że podstawą wszystkiego, a więc może od tego zaczniemy, jest myślenie krytyczne. I jednym z takich bardzo, jedną z taką po prostu niezbędnych zasad myślenia krytycznego jest unikanie myślenia szablonowego, czyli układania sobie takich prostych schematów, którzy oczywiście w życiu codziennym nam jako ludziom bardzo pomagają, ale częściej niż się niestety no jakoś nam nie za bardzo ułatwiają to życie. Więc
O jakim myśleniu szablonowym tutaj wspominam? Otóż to w rozmowach z kolegami, z koleżankami, może czasami nawet w swojej pracy własnej z uczniami cudzoziemskimi, i to nie tylko z Ukrainy, ale naprawdę mamy w warszawskich szkołach z różnych krajów świata różnych dzieci i bardzo się z tego cieszę, to właśnie często spotykam taki trop myślenia, że o, dostałam nowych 5 cudzoziemców do klasy. Dostałam 3 nowych, nie wiem, dzieci z Ukrainy. I ta wiadomość, o której dowiaduje się wychowawca może w sierpniu, a może na początku września, a może jakoś nawet w środku roku szkolnego, ten przekaz kluczowy brzmi tak, że dostałem cudzoziemców do klasy. I niestety dalej bardzo często myślimy szablonowo, że za tym stoi szereg problemów związanych z byciem tym, że te dzieci nie są jakby z Polski albo pochodzenia polskiego, więc od razu budujemy przed sobą taką często barierę, którą musimy sami sobie w głowie jakby później zburzyć. No albo nie, jak się uda. Więc w pierwszej kolejności nawołuję do tego, żeby popatrzeć na to nowe dziecko w klasie jako na nowego ucznia czy nową uczennicę. Jako nie tylko tego, kto przybył gdzieś tam z zagranicy, a to zawsze nowe uczeń czy uczennice, niezależnie czy to z Kazachstanu, czy z innego miasta wojewódzkiego w Polsce, czy po prostu nawet z sąsiedniej szkoły, która jest parę ulic dalej od naszej szkoły, w której w Warszawie na przykład pracujemy, to zawsze będzie nowy uczeń, nowy człowiek ze swoimi zainteresowaniami, ze swoim charakterem, ze swoimi zasadami, ze swoim bagażem szkolnym, który on dostał w jednej szkole, a może nawet w kilku. I spróbujmy na niego popatrzeć jak na nowego człowieka. Oczywiście, że te trudności, że nie pochodzi powiedzmy z kręgu kulturowego polskiego, oczywiście są i nie można tego wypierać i nie można tego nie zauważyć, natomiast on czy ona to po prostu jest dziecko w wieku szkolnym. W jednej z moich szkół wisi fajny plakat, wszyscy dzieci są nasze, no i to hasło jest wielu tutaj obecnym znane, ale czy faktycznie te dzieci są nasze, skoro dzielimy ich na cudzoziemców i niecudzoziemców, na nowych i starych. Ten uczeń czy ta uczennica, co do zasady, na kolejny rok szkolny, na dłużej, zostaną z nami i wyjścia z tego typu podejścia, że jest nowe, a do tego jeszcze cudzoziemiec, no to często może nam utrudniać to z nim współpracę. Więc spróbujmy popatrzeć na niego po pierwsze jak na po prostu nowe dziecko. Zawsze pojawienie się nowej grupy w osobie zmienia nieco ustalenie tej grupy, jej funkcjonowania. No a drugie, co jest trudniejsze, spróbujmy na to spojrzeć, że to jest nasza szansa i do doskonalenia zawodu własnego jako wychowawcy, wychowawczyni, i do poznania nowych kultur, i do próby zbudowania w klasie tej przyjaznej atmosfery, jeżeli nam się uda. Czyli spróbujmy to na to popatrzeć też z pozytywnej strony, co nowego ten uczeń czy ci uczniowie mogą do nas przynieść, nie tylko w sensie negatywnym, bo zapewne się takie momenty wydarzą, ale też w sensie pozytywnym. Więc to jest nowe dziecko, nowy człowiek, który daje nam nie tylko minusy, ale i plusy, ale zawsze daje przy tym zmiany. Mhm. Dzięki, czyli nowe dziecko, nowa szansa, tak? I tak naprawdę, no właśnie, jakiś nowy element na tej naszej mapie klasy. Mam poczucie, że to już coś może zmienić w naszym samym nastawieniu do tego wyzwania, jakim jest zawsze ten nowy rok szkolny. Magdo, co ty byś powiedziała, albo co byś dopowiedziała w tej rozmowie z tym nowym wychowawcą starej klasy, starym wychowawcą nowej klasy? Myślę, że w temacie takich nowych początków właśnie, czy to jest nowa grupa uczniów, czy to jest wychowawstwo jako nowa rola,
Czy to jest w ogóle przyjście dzieci nowych do szkoły, tak jak chociażby pierwszoklasiści? Zawsze, kiedy rozpoczynam grupę, jakąś pracę z nową grupą, zadaję sobie przede wszystkim pytanie o to, jaki jest mój cel. I myślę, że na tym etapie, na początku września, kiedy przyjmujecie Państwo też tą rolę wychowawcy, to ja również zadaję sobie pytanie, jaki jest mój cel, czyli co chcę osiągnąć z tą klasą, jaką grupę dzieci chcę widzieć na koniec roku, jak wyobrażam sobie cały ten rok i jak będę dążyć do tych celów, które sobie postawię. Czyli trochę przewrotnie, bo raczej szukamy w sobie odpowiedzi, a nie dajemy gotowych odpowiedzi, ale jednak ta wizja celu, tego co chcemy osiągnąć, jakie mamy wartości, co jest dla nas ważne, kiedy mówimy o grupie jako o całości, o klasie, to jest dla mnie też bardzo dobry i ważny początek. Mam poczucie, że ty też mówisz w takiej kategorii szansy. Szansy. Aleksandr mówił o takiej szansie, jaką może wnieść to dziecko do klasy, ale także szansa mojego rozwoju jako nauczyciela, nauczycielki, wychowawczyni, bo mogę sobie na nowe zadać pewne pytania, pytania o cel. Więc dzięki. Aniu. Przychodzi do ciebie koleżanka, siada przy stoliku i mówi, wiesz co, no po prostu mam czterech nowych uczniów, oni już mi rozrabiają i w ogóle co ja mam z tym zrobić? Jej odpowiadam, wiesz co, ja zaczęłam pracę w szkole, mam 22 nowych uczniów, których nie znam. Zastanawiałam się, czy ja chciałabym usłyszeć jakąś radę od kogoś. A jeżeli tak, to jaka ta rada miałaby być? Bo sama chyba jeszcze nie, no nie wiem, czy byłabym w stanie komuś radzić cokolwiek z moim niewielkim doświadczeniem. Ale bardzo bliskie jest mi to, co mówił Olek, chociażby o, czy Magda, o otwartości. O otwartości i ciekawości po prostu nowego człowieka, nieważne czy to jest jeden w klasie nowy, czy to jest 20 nowych uczniów, tak jak w ubiegłym roku było to w moim przypadku. Pewnie, na pewno otrzymywałam od koleżanek i kolegów takie przyzwolenie na zadawanie im pytań. I to było niezwykle dla mnie cenne i ważne, bo czułam wsparcie. Natomiast ja tych pytań jeszcze wtedy nie miałam. One przyszły z czasem, kiedy pojawiały się różne wyzwania, trudności, sprawy, z którymi nie potrafiłam sobie być może poradzić. Więc ja odwracam znowu to zagadnienie i czy chciałabym ja usłyszeć jakąś poradę, jakieś przesłanie od innych wychowawców z większym doświadczeniem, no to myślę, że na pewno bądź otwarta, bądź elastyczna, to jest w ogóle coś, co odkryłam już w pierwszych tygodniach pracy w szkole, bądź elastyczna, bo wszystko się może wydarzyć i nawet jeśli coś zaplanujesz, to może być po prostu różnie, więc to jest chyba to, co... No i właśnie bardzo ważne jest dla mnie to i było, że jest ktoś, do kogo po prostu mogę się zwrócić, z kim mogę porozmawiać, kto mnie po prostu wysłucha. To jest być może nawet cenniejsze niż dawanie jakichś gotowych porad, dzielenie się gotowymi rozwiązaniami, bo no już... W tym krótkim moim doświadczeniu widzę, że nie zawsze się to sprawdza w każdym przypadku i być może nie ma jakichś gotowych rozwiązań, które pasują w każdej sytuacji, do każdej klasy czy do każdego ucznia, więc raczej bądź elastyczna, bądź otwarta na to, co się może wydarzyć.
I bądź ciekawa tych uczniów, bardzo, bardzo podkreślam, bliskie mi jest to patrzenie, to spojrzenie na dzieci, które przychodzą, że wnoszą coś dobrego, wnoszą coś trudnego, każdy niesie jakiś bagaż i chcę być po prostu na to jakoś uważna, czuła i otwarta i gdyby ktoś mnie poprosił o radę, to pewnie coś takiego mogłabym jedynie powiedzieć i to, że jestem w razie potrzeby, gdybym mogła wysłuchać jakiś problem koleżanek czy kolegów. Dzięki. Kasia zadała na czacie pytanie, co Państwo by chcieli usłyszeć od swoich kolegów, koleżanek. I ja przyznaję, że mnie to bardzo poruszyło. Ja bym chciała usłyszeć, że nie jestem z tym sama i że mogę przyjść się albo wygadać, albo poprosić o radę, bo to niekoniecznie jest to samo. Ale być może też Państwo mają jakieś takie wspierające rady, czy właśnie wspierające słowa i teraz może napiszecie je na czacie. My natomiast właśnie spróbujemy się pochylić nad tym, co tutaj wybrzmiało w wypowiedziach naszych gości, że każdy nowy uczeń to jest jakaś zmiana w klasie. Każdy, każdziutki. W pewien sposób przewrotnie można powiedzieć, że mamy w ogóle samych nowych uczniów w klasie, bo właśnie minęły 2 miesiące. 2 miesiące u dzieciaków to jest ogromny skok, ogromna zmiana. Magdo, czy zechciałabyś coś powiedzieć na temat tego, dlaczego tak się dzieje, że ten nowy uczeń w klasie to zawsze jest może nawet rewolucja? To, co jest istotne, o czym też pewnie wiele z nas, osób uczących, pracujących w zespołach, z czym się zetknęliśmy, to tematyka związana z w ogóle z procesem grupowym. I to, na co chciałabym zwrócić naszą uwagę dzisiaj, to właśnie przypomnieć, że każdy początek roku, każde dołączenie nowego ucznia, czy to jest jedna osoba, czy to są dwie osoby, czy to jest grupa, czy być może grupa jest zespolona, a nauczyciel jest nowy, zawsze pojawia się ten kontekst procesu grupowego. Na którym etapie procesu grupowego rozpoczynamy pracę z danym zespołem? Czy to my dołączamy, czy to inne osoby dołączają do tej grupy? I tak dosłownie krótko przypomnę, że procesy grupowe, przez które przechodzimy z naszą klasą, grupą, to jest przede wszystkim formowanie, później następuje etap konfliktu, który też wolelibyśmy go unikać, nie lubimy konfliktów i często jest to trudne, aby je rozwiązywać, ale jest to naturalny element formowania się grupy, więc nie unikniemy konfliktów w naszych grupach i trzeba się na nie też przygotować. Proces normowania, etap normowania, czyli ten moment, kiedy grupa po fazie konfliktu odbudowuje swoją strukturę, wdraża się też w zasady, na nowo są formułowane te zasady i przyswajane wspólnie przez grupę. I dopiero ostatnim etapem jest etap współdziałania, czyli ten etap, kiedy grupa jest już dobrze skonsolidowana i może mieć wspólny cel działania. Dlatego też, jeżeli weźmiemy pod uwagę te etapy procesu grupowego, możemy je również zestawić z porami roku. Jesteśmy jesienią, jest wrzesień, rozpoczyna się początek roku, więc w naturalnej fazie jesteśmy w procesie formowania.
I to jest moment, kiedy dopiero ten proces grupowy zaczyna się rozpędzać, zaczynamy się poznawać i niezależnie od tego, czy pracujemy z klasą pierwszy czy kolejny rok, to przerwa wakacyjna i zmiana też często składu grupowego poprzez to, że część uczniów odeszła, część uczniów przyszła, ale uczniowie też zmieniają się podczas lata. Mają różne doświadczenia, z którymi przychodzą od 1 września i one tworzą ich już w jakiś sensie nowymi osobami. Więc zawsze początek roku w mniejszym lub większym stopniu będzie tą fazą formowania. Fazą, w której możemy wesprzeć grupę, aby rozpędzić w dobry sposób i też w kierunku, w którym chcemy podążać właśnie zgodnie z naszym celem, naszą grupę. Żeby później ten etap konfliktu, który nieuchronnie przyjdzie i być może czeka nas zimą, kiedy jesteśmy też zmęczeni, kiedy jakby biologicznie nasze organizmy też gorzej przechodzą ten etap, kiedy chętnie byśmy pospali, to nagle okazuje się, że tutaj jest moment konfliktu, starcia w grupie i ważne jest to, aby skupić się na tych elementach i na tych działaniach, które pomogą grupie przezwyciężyć ten konflikt, bo tak jak wiemy, każdy konflikt może być rozwiązany pozytywnie lub może wpływać negatywnie na grupę i prowadzić do jej rozpadu, czyli na przykład odejścia jakiegoś ucznia z klasy. Więc to, jak się do tego konfliktu przygotujemy i na czym skupimy się w tym trudnym, zimowym i konfliktowym czasie, też zmęczenia, będzie dawało nam potem, już budowało energię, budowało różne kroki do wypracowania nowych norm, do wchodzenia w tą fazę współdziałania. Dziękuję Ci bardzo. Jakoś do mnie przemawia ta metafora pór roku i tego właśnie ta elastyczność, o której wspominała tutaj Ania, tym bardziej się wydaje cenna, bo to jest takie płynne reagowanie na to, co się w klasie dzieje. Dziękuję też bardzo serdecznie Państwu za wypowiedzi na czacie, bo tutaj właśnie obserwacja chociażby, o której pisała pani Joanna, jest bardzo istotna, tak? Poznawać, obserwować. Napisała pani też, że nie znosi gotowych instrukcji, że właśnie bardzo chętnie państwo korzystają ze wsparcia, ale nie z gotowych instrukcji, bo każda klasa jest też inna i ma inną, właśnie, niby dynamika jest ta sama, ale w różnych momentach może się objawiać. Magdo, to gdybyś mogła jeszcze pociągnąć ten wątek, jesteśmy tutaj. Jaka jest w takim razie rola wychowawcy w tym procesie grupowym? To, co jeszcze bym chciała dopowiedzieć, co się tutaj nie znalazło, to, że w sytuacji, kiedy mamy jeszcze uczniów migranckich, tak jak mówił Aleksandr, to ten proces grupowy będzie nieustanny, bo przepływ też w grupie naszych uczniów będzie nieustanny. I myślę, że musimy sobie zdać sprawę, że nieustannie po prostu pracujemy na tym procesie grupowym. A odpowiadając na Twoje pytanie, jaka jest rola wychowawcy, to myślę, że ta rola jest przede wszystkim ma wiele twarzy. Wychowawca jest zarówno mediatorem, animatorem, informatorem, psychologiem, pielęgniarką, przyjaciółką czasem, a czasem wychowawcą, edukatorem,
a czasami nawet i adwokatem. Więc jakby to, co jest istotne, to to, że jako wychowawcy my przyjmujemy wiele tych ról i na różnych etapach procesu grupowego ten układ ról i nasze zaangażowanie w poszczególne te tematy może być właśnie różne w zależności od klasy i jej potrzeb. No właśnie, różna rola, to też jest ciekawa, tak? Jesteśmy na moich studiach, nasz profesor od metodyki mówił, że nauczyciel jest jak aktor. Myśmy się trochę z tego nabijali, ale trochę tak jest, bo wchodzimy na tę scenę i gramy różne role w zależności od zapotrzebowania. I jak z kolei wy na to patrzycie, Olku? Co wychowawca może zrobić, kiedy pracuje z klasą, która ciągle się zmienia? No, ciągnąc ten wątek aktorskich zdolności i zmiany ról, no to przed sekundę jakoś weszłem na takie skojarzenie, że troszeczkę występujemy jak policja drogowa w sytuacjach kryzysowych i wskazujemy, że mimo to, że tam światła migają w jakiś sposób, no to my jak jednak wyznaczamy, w którą stronę i w której kolejności jedziemy. Więc, a przy tym oczywiście jako uczestnicy ruchu drogowego musimy się jakby, zakładamy, że wszyscy wokół nas te zasady ruchu drogowego nie tylko znają, ale jeszcze zobligowani do przestrzegania. Więc do wyjaśniania tych zasad, ale nie od tego zacząć, czego nie wolno robić, tak? A od wyjaśnienia, co możemy przekaz do ucznia w różny sposób, takich prostych komunikatów, że słuchaj, zadbam tutaj, zrobimy tutaj wszystko, żeby zadbać o twój komfort, o twoje bezpieczeństwo, o dobre samopoczucie, ale też czego nie zagwarantujemy ci tutaj, to na przykład powtórzenia tych norm i reguł, które panowały w twoich poprzednich szkołach. Tego tu ci nie zapewnimy, ale razem z tobą będziemy współtworzyli nowe, więc jakby wyjaśnienie, że no już tak jak wcześniej dalej nie będziesz mógł jechać, bo zmieniłeś szkołę i musisz to też zaakceptować, ale przy tym ma być taki no pozytywny wskaźnik, że jednak zadbamy, no nie jednak, a przede wszystkim zadbamy o twoje bezpieczeństwo, więc tu się reguły zmieniły i chcesz czy nie chcesz, no ale musisz się dostosować, tak? To nie ma być tak wprost, że od dzisiaj to tego i tego, tego nie robisz. Po prostu odwołania, że a w mojej szkole gdzieś tam było tak, no to już jest słaby argument i to dziecko też musi, szczególnie z zagranicy, gdzie może być nieco inne obyczaje szkolne, to musi dziecko zrozumieć. Razem z tym, no odwołując też do takich przykładów z przepisów prawa oświatowego, które mówię o ocenianiu. Tak, pamiętamy, że jako nauczycieli musimy stworzyć dziecku sytuację do sukcesu, żeby to nasze ocenianie było wspierające, tak. No to w sytuacji wychowania klasowego też musimy pomyśleć nad tym, jak dać szansę dziecku, które do nas przyszło nowe, i to zarówno cudzoziemskie, jak i nie, żeby ono osiągnęło sukces, żeby jego te doświadczenie bycia w klasie nie od razu zaczynało się z jakiejś porażki, z którą się niewątpliwie to dziecko się zetknie, ale też z pozytywną emocją, z pozytywnym uczuciem, z stworzeniem takiej sytuacji sukcesu, co by wspierało samopoczucie i wartość własną tego dziecka. Stworzenie też bardzo ważne jest takiej sytuacji, które by pociągnęło dzieci do otwierania się, czyli do pokazania jakichś swoich zainteresowań, jakichś talentów, jakieś zdolności, które czasami można, w większości można pokazać, mijając tą barierę językową, która jest często jeszcze aktualna, ale w przypadku dzieci ukraińskich coraz jest mniej.
aczkolwiek zawsze o nią trzeba pamiętać, o tą barierę językową. No i też próbować, skoro chcemy, a naprawdę zakładam, że tego chcemy, żeby to nowy, ten nowy uczeń z Ukrainy, czy po prostu z innego powiatu, stał taką integralną jednostką naszej klasy, no to musimy też stworzyć sytuację współzależności, żeby ten sukces albo te zadania, te grupy, te części małe albo cała klasa naprawdę postawiona była w sytuacji współzależności. Nie mówię tutaj o tym, że słuchaj Marek, będziesz pilnował tego Staśka, żeby on tego i tego nie zrobił. To też swojego rodzaju jest współzależność, bo jak on będzie się źle zachowywał, to wszyscy dostaniecie obniżoną ocenę. Oczywiście nie o taką współzależność mi chodzi, a o to, żeby to dziecko naprawdę stworzyć sytuację, żeby dziecko pomogło temu zespołowi uzyskać sukces razem. Także sukces personalny, sukces wspólny razem z grupą, no i szansa do pokazania siebie jako człowieka, jako jednostkę z zainteresowaniami, hobby, a nie tylko kolejnym właśnie cudzoziemcem czy cudzoziemką. Dziękuję Ci bardzo. Tak usłyszałam w tym, co mówiłeś, że z jednej strony rolą wychowawcy jest wyznaczanie granic, z drugiej strony zadbanie o właśnie to performing, akurat kojarzy mi się ze slajdem Magdy, czyli o to, żeby dziecko mogło odnosić choćby niewielkie sukcesy, co może być trudne, kiedy ma być może jakiś trudną za sobą historię i dlatego zmieniło szkołę. To może być trudna historia uchodźcza, to może być trudna historia po prostu dlatego, że coś się złego zadziało w tamtej poprzedniej szkole. I że wreszcie to, co usłyszałam, że to też jest zadbanie o to poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Ty mówiłeś także oczywiście o tej współzależności, to ten wpływ na sukces klasy, ale wpływ na sukces klasy to dla mnie jest też o poczuciu przynależności. Myślę, że to jeszcze uzupełni Ania, chciałam tylko podsumować to, co usłyszałam do tej pory. Aniu. No tak, właściwie Olek powiedział wszystko to, co ja również mogłabym powiedzieć, jak widzę swoją rolę. Może dodam tylko, że jak zaczynałam pracę w szkole i nie miałam jeszcze o tym zielonego pojęcia, to miałam takie wyobrażenie, ponieważ bardzo lubię góry, że będę takim przewodnikiem w mojej klasie i ta klasa będzie za mną podążała. No oczywiście bardzo szybko rzeczywistość zweryfikowała moje jakieś tam fantazje i też wspaniały kurs właśnie wychowania to podstawa urealnił mi bardzo moją funkcję i dzisiaj postrzegam ją jako towarzyszenie dzieciom po prostu i bycie dla nich oparciem, choć bardzo dużo prawdy jest w tym, co mówi Magda, że my musimy te nasze role multiplikować i dopasowywać do różnych sytuacji, z których w ogóle najtrudniejsza jest interwencja kryzysowa, a to też się zdarza, no mnie ostatnio bardzo często, więc no właśnie towarzyszyć dzieciom, szczególnie kiedy pojawia się nowy uczeń, bo on, no i ja no też mi się zdarza popełniać różne błędy, skupiam się w ogóle nie na tym, co jest najważniejsze i też nie ukrywam, zdarza mi się zapominać, że wcale nie chodzi o ten zeszyt, którego brakuje, czy pogięte kartki w książce, czy kolejne nieprzygotowanie, czy jakieś inne sprawy zupełnie nieważne, bo każdy nowy uczeń wnosi coś ze sobą, tak jak już mówiliśmy, coś dobrego, ale też coś trudnego, jakiś bagaż doświadczeń. I moja rola jako wychowawcy to być na to uważnym po prostu, dopytywać, rozmawiać, widzieć też to, co za dzieckiem może do klasy przyjść. Oczywiście obserwować całą grupę i towarzyszyć im, delikatnie moderować. To wszystko też zależy od tego, jaka jest klasa, jakie są dzieci, jak bardzo zaangażowane w to klasowe życie, ale moderować i stwarzać okazję każdemu do tego, żeby pokazał, co przynosi ze sobą najlepszego. Moja mentorka w szkole poradziła mi kiedyś,
no bo mam taki, może to jeszcze wybrzmi na tym webinarze, mam taki kłopot z jednym uczniem, który szkoły unikał w ubiegłym roku i ona mówi, wiesz, nawet coś tak drobnego jak podlewanie kwiatów w klasie może sprawić, że on poczuje się ważny, że poczuje, że ma jakąś funkcję, że może coś wnieść, coś komuś, coś klasie dać. Więc ta rzeczywiście nieustanna uważność jest bardzo ważna. W tym wszystkim, bo tak zerkałam na komentarze, ktoś napisał, że trzeba zadbać o siebie. No to jest niezwykle ważne, bo ja kończąc pracę jestem jeszcze mamą, jestem żoną, jestem koleżanką, więc mam jeszcze inne role, w których też chcę po prostu być i no, na pewno jest to ważne, żeby o siebie zadbać, nie przesuwać siebie gdzieś tam dalej w kalendarzu, natomiast no ja przyznaję, tego się jeszcze muszę nauczyć. Bo ta praca wychowawcza bardzo, bardzo wsysa i jestem nauczycielką, pedagogzką, wychowawczynią, ale te role wychowawcy, ten etat wychowawcy trzeba pomnożyć razy ileś, bo tak wygląda po prostu życie w szkole. Tak po prostu wygląda życie, że to jest trudna praca. Im trudniej jest i to praca właśnie na żywym organizmie. I rzeczywiście to zadbanie o siebie i o własne zasoby jest tutaj absolutnie kluczowe. Także dziękujemy rzeczywiście, że to wybrzmiało tutaj na czacie i w Twojej wypowiedzi. Mnie mocno poruszyło to, co powiedziałaś podczas naszej rozmowy, kiedy przygotowywaliśmy się do tego webinarium, że każdy chce być i potrzebuje być zobaczony, być dostrzeżony i to dostrzeżony w taki pozytywny sposób. Czasami nasi uczniowie robią wszystko, żeby zostać dostrzeżeni, to znaczy także no właśnie robią rzeczy, które są niedozwolone tylko po to, żeby zostać dostrzeżeni. Ale właśnie jak to zrobić, to zostawiam trochę Państwa z tym pytaniem, żeby dostrzec jednak pomimo to zawsze jakieś pozytywy, żeby oni wiedzieli, że jesteśmy dla nich, tak jak Państwo tutaj pisali i że będziemy te choćby najmniejsze elementy ich postępów, także w ich zachowaniu zauważać. Tutaj pani Anna pisze, że by być zauważonym, to samo tyczy się tych nauczycieli ze wszechwiedzą. To znaczy tak, ja bym właśnie powiedziała, to jest niezwykle istotne, żebyśmy najpierw zauważyli w ogóle sami siebie ze swoimi potrzebami. I rzeczywiście ma pani rację, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, że jeżeli ja się czuję niedoceniana jako nauczycielka, to może się zdarzyć, że w pewnym momencie będę się pokazywała jako osoba wszechwiedząca. To też jest o empatii dla naszych czasami trudnych kolegów. No i proszę Państwa, tak jak zostało tutaj powiedziane, musimy się przygotować na wszystko, nawet na to, że nasz ulubiony slajd odpalił mi się wcześniej, bo na niego kliknęłam. Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji i nikt się nie spodziewa tego, co się tak naprawdę w klasie może zadziać. A nawet jeżeli się chcemy nawet się nie spodziewać tego, co się czasem wydarza. No ale jeżeli jednak, to co? I tutaj żeśmy się zastanawiali nad takimi sytuacjami, które znamy tak naprawdę albo z naszego doświadczenia nauczycielskiego, tutaj mówię o moich rozmówcach, albo z doświadczenia nauczycieli, którzy z nami współpracują, że uczeń, uczennica, niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, nie będą chcieli chodzić do szkoły. Tutaj właśnie Ania też się zmagała z tego typu wyzwaniem. Albo że w klasie tworzą się grupy. Mogłabym poprosić, żeby te osoby, które nie mają tego doświadczenia, podniosły rękę, ale byśmy mieli las rąk. I to takie grupki, które nie chcą się integrować. Być może to są właśnie grupy, które są w oparciu o wspólny język, czy pochodzące z jednego kraju, a być może mieszkające na przykład na tym samym osiedlu. Albo, tak jak słusznie dopisała tutaj pani Maria, są osoby wykluczane. To jest bardzo często związane także z tworzeniem się grup. Właśnie, dzieci będą wobec siebie agresywne, albo nie będzie kontaktu z rodzicami, albo no, wybuchnie w klasie konflikt. My wiemy już
Oczywiście, że konflikty są naturalnym elementem procesu grupowego, ale czasem ten konflikt właśnie wybucha. To już nie jest to, czego byśmy tak naprawdę chcieli. Pomyślmy o tej pierwszej sytuacji, w której uczeń, uczennica nie chcą chodzić do szkoły. Co możemy zrobić? Państwo też się oczywiście mogą dzielić na czacie swoimi doświadczeniami. Magdo, zaczniesz? Tutaj, jeśli chodzi znowu o tego ucznia, który nie chce chodzić do szkoły, to jest też w dużej mierze moje doświadczenie pracy w środowisku pozaszkolnym, właśnie z dziećmi z doświadczeniem uchodźczym, czy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, świetlicy środowiskowej, że to są często dzieci, które właśnie nie chcą chodzić do szkoły, są zagrożone z różnych powodów wypadaniem z systemu edukacji. I teraz przede wszystkim, jeżeli chcemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, to zadajmy sobie pytanie, co zrobić, żeby temu uczniowi chciało się chodzić do szkoły. Po części myślę, że na to pytanie odpowiedział też Oleksandr, mówiąc o tym, że przede wszystkim sytuacja, stwarzanie sytuacji do sukcesu to jest jedna rzecz, która może motywować, czyli poszukiwanie w tych wszystkich sferach, w których Oleksandr mówił, które niekoniecznie wiążą się z osiągnięciami szkolnymi, ale dotyczą zainteresowań czy współdziałania w grupie, różnych innych przestrzeni, które wiążą się z byciem w klasie, że to jest jeden z motywatorów, ale też drugim motywatorem może być obecność samych rówieśników. Mamy doświadczenie edukacji zdalnej w czasie COVID-u, mamy dzieci ukraińskie z doświadczeniem długiej przerwy w edukacji bądź w edukacji zdalnej w systemie edukacji ukraińskim i teraz one dołączają do polskiej szkoły i w każdym z tych, w tych sytuacji właśnie ten motyw rówieśnika, który w wieku dorastania jest też bardzo ważny, ale w wieku dziecięcym również, może być naszym motywem przewodnim, jak zachęcić dzieci do chodzenia do szkoły. Ale tutaj ważna jest właśnie nasza praca z procesem grupowym, czyli na tym, jak skupimy się na procesie integracji, jak go zaplanujemy, czy go w ogóle zaplanujemy i jakie postawimy sobie cele. I to jest dla mnie najistotniejsze, czyli poszukiwanie tych motywatorów, które będą dla naszych uczniów faktycznymi motywatorami. Dziękuję Ci bardzo. To, co widzimy na slajdzie, to są właśnie jakieś próby łączenia dzieciaków w małe zespoły, tak? To już bardziej odpowiedź na nasze to kolejne pytanie, czyli grupki, ale może zostańmy przy tym wcześniejszym wątku jeszcze, jak zachęcić uczniów do dochodzenia do szkoły. Dobrze, tak dokładnie zrobimy i nawet wrócę jeszcze do tego slajdu, tu jesteśmy. Co zrobić właśnie, gdy uczeń, uczennica nie będą chcieli chodzić do szkoły. Bardzo dziękuję pani Małgorzato za to, co pani napisała na czacie. Spróbujmy dowiedzieć się, jaki jest powód, że dziecko nie chce chodzić do szkoły. Od tego bym zaczęła. Dla mnie to pytanie dlaczego jest zawsze jakimś takim pytaniem kluczowym, też będą tutaj do tego nawiązywały i nawiązywali nasi prelegenci. I Ania kiwa głową, ponieważ to pytanie dlaczego było właśnie odpowiedzią na problem, który pojawił się w jej klasie. Opowiesz o tym?
Tak, no właśnie bardzo, bardzo mnie dotyczy ten problem, ponieważ mój uczeń w ubiegłym roku rzadko bywał w szkole. Oczywiście próbowałam ustalić dlaczego. No i pierwsze takie tłumaczenia mamy, ponieważ ona jest sama tutaj z synami, były takie, że no, ona rano wychodzi do pracy, syn mówi, że wychodzi do szkoły, że pójdzie do szkoły, no ale do tej szkoły nie dociera. I to się wielokrotnie powtarzało. Albo na przykład rozmawiała z nim, on mówi, że mu się nie chce, albo tłumaczył, że się źle czuje. No i ona zawsze zgadzała się na to, że w takiej sytuacji, że zostawał w domu. Aż w końcu powiedziała mi, sama nie wiem nawet, co skłoniło w końcu do takiej szczerości, ale może już była zrezygnowana tymi moimi pytaniami i mówi, że wie pani co, mój syn po prostu nie lubi szkoły. Nie lubi szkoły, bo mu się nic z niej nie udaje. I bardzo, bardzo mnie to dotknęło. Oczywiście poczułam się odpowiedzialna też za to jego samopoczucie, bo no rzeczywiście to był uczeń, który nawet z plastyki miał, zdaje się, dopuszczającą ocenę, więc nawet tutaj taki przedmiot, z którego dzieci raczej mają szóstki, no to jakoś tak słabo i w żadnej dziedzinie, no właśnie, nie był dostrzeżony, nikt go nie widział, no tylko tak gdzieś przemykał, taki cichutki. Wszyscy go kojarzyli właśnie z tego względu, że jest cichutki, natomiast jakoś wzięłam to do siebie. Też tak pomyślałam, że to był mój błąd, że nie porozmawiałam z innymi nauczycielami na temat tego ucznia, nie zastanowiliśmy się wspólnie, co możemy zrobić, żeby on lepiej się poczuł w szkole. Więc to jest taka dla mnie lekcja na ten rok, takie zadanie, żeby też nad tym pracować, żeby być uważnym, że dlatego, że bardzo łatwo jest, no zwłaszcza dzieci, muszę przyznać, dzieci migranckie, dzieci uchodźcy, oni mają większe trudności z takim zaadaptowaniem się do szkoły, często nie rozumieją poleceń, nie czytają, na przykład nie, mają problem z obsługą aplikacji tego dziennika elektronicznego, więc nie wszystkie wiadomości do nich docierają. Albo docierają z opóźnieniem. Oni nie nadążają, na przykład jak jest proszę przynieść materiały na plastykę, technikę, muzykę, coś jeszcze, to oni po prostu, dla nich tego jest tego za dużo. I to gdzieś mi rzeczywiście umknęło. No i tak, łatwo jest dać nieprzygotowanie, potem stawić jedynkę, stawić uwagę. I rzeczywiście do ucznia przykleja się taka etykietka, a że mu się nie chce, albo że jest słaby, albo niezdolny. A to nie o to chodzi. Jakby myślę, że jakaś taka zachęta z naszej strony albo odnalezienie takiego punktu, takiej sfery, w której to dziecko mogłoby się pokazać i właśnie ten jakiś sukces, choćby drobny mieć, jest niezwykle istotne, żeby te motywacje, żeby po prostu szedł do szkoły z takim lżejszym sercem, bo to i tak jest dla niego na pewno duży stres. A druga rzecz jest taka, która przyszła mi do głowy, oczywiście rówieśnicy też, to jest niezwykle istotne i jak ten cały proces wygląda. Natomiast myślę, że jeszcze ogromnie istotna jest praca z rodzicami. Zaproszenie rodziców czy mam do szkoły, przedstawienie się, pokazanie, że my mamy tak naprawdę wspólny cel i jest nim dobro ich dziecka, żeby one się czuły jakoś włączone też do tej szkoły, że są ważne i że chcemy ich słuchać. Myślę, że to jest też istotne, żeby, no ponieważ no dziecko zawsze, za dzieckiem stoją rodzice, jest rodzina i to jak te dzieci, jaki mają stosunek do szkoły, często też się po prostu bierze z domu. Sytuacja uchodźców jest bardzo różna. Niektórzy przyjeżdżają na chwilę, niektórzy mają plany, że zostają, to wszystko słyszą dzieci i też swoją motywację dostosowują do tego, co słyszą w domu. Więc uważam, że bardzo ważne i od tego w ogóle należałoby zacząć, to spotkanie się po prostu z tymi rodzicami.
niezależnie od tego, czy będą tu na chwilę, czy na dłużej, to dla ich dzieci dobre jest bycie z innymi dziećmi, bycie w szkole. I jeżeli zobaczą, że no właśnie, że nasze chęci, nasza motywacja jest pozytywna i że chcemy dobrze dla nich, to jakoś wierzę, że to się może zmienić. Rzeczywiście ten mój uczeń chodzi teraz do szkoły i widzę go, znaczy nie mówię, że ja zdziałam jakieś cuda, to mam poczucie, że jestem ciągle na, w ogóle, że to jest ciągła praca i ona się nie kończy, ale no, widzę jakoś więcej w nim radości, częściej się uśmiecha, mimo że jego problemy pozostały, no jest nieprzygotowany do zajęć, nie wie, co się dzieje, widzę, że jest tu dużo pracy, ale jakby z tą świadomością, że nie chodził do szkoły, bo jej nie lubił, bo nic mu się nie udawało, myślę, że mogę teraz lepiej po prostu pracować, żeby się po prostu czuł bezpiecznie i dobrze w naszej klasie. To jest ciekawe, co powiedziałaś o tych etykietkach, bo myślę, że prawie każdy z nas gdzieś uległ czasem takiemu uwiedzeniu przez proste rozwiązania. No nie chodzi do szkoły, bo jest leniem właśnie, bo nie chce mu się uczyć. A zadanie sobie pytania, a co jeśli nie, tak? A jeśli powody są inne. Mam poczucie, że jeszcze będziemy o tym mówić. Może wszystko zmienić. Dziękuję Ci serdecznie i zatrzymajmy się przez moment nad tym właśnie, co jeśli się pojawiają grupy, chociaż jeszcze tutaj Kasia wrzuca nam ciekawy komentarz z Facebooka, że to prawda, że relacja z rodzicami jest bardzo ważna i można dużo zdziałać odpowiednią pracą też z rodzicami. Mhm. No właśnie, a co z tymi grupkami? Wróćmy do tego slajdu, co to dzisiaj tak bardzo go polubiłam. Tak, tutaj chciałam przedstawić kilka takich pomysłów, inspiracji, które mi się też sprawdziły w różnych kontekstach, czy to w pracy ze studentkami, czy właśnie w grupach naszych dzieci świetlicowych, czy też podczas różnych zajęć w szkołach, czyli sposoby tak naprawdę, jak przełamywać te grupki, które formują się w sposób naturalny. Bo to, że one będą, to jest naturalne i to jest dobre, że dzieci znajdują swoich przyjaciół i że poszukują osób, z którymi czują się dobrze, czują się bezpiecznie. Natomiast jeśli myślimy o klasie i chcemy tworzyć klasę zgraną, klasę, która się wzajemnie szanuje, która osiąga wspólne cele, to dbajmy też o to, aby dzieci współpracowały pomiędzy sobą, pomimo tych swoich preferencji w zakresie przyjaźni. I tutaj przykłady sposobów, jak łatwo podzielić dzieci na zespoły, i to właśnie zespoły małe, najczęściej czteroosobowe, ale to może być praca w parach, w grupach czteroosobowych, maksymalnie w sześcio, żeby każdy był aktywny, każdy miał swoją rolę przy zadaniu grupowym, no to też te małe zespoły pomagają przeciwdziałać konfliktom. One sprzyjają integracji. Możemy właśnie losować buty, gdzie każdy zdejmuje jeden but, kładzie pod ścianą i nauczyciel losuje, które osoby będą razem. To mogą być jakieś zwykłe karty memo, drobne puzzle, takie początkowe,
gdzie trzeba odnaleźć jakby osobę, która pasuje do naszego obrazka. To może być sposób, który w zeszłym roku na jednym ze szkoleń dla nauczycieli dowiedziałam się od uczestniczki, że ona na każdą lekcję przed wejściem uczniów do klasy wyciąga pudełko z patyczkami i uczniowie za każdym razem losują, z kim będą dziś siedzieli. I myślę sobie, że to jest tak prosty sposób, jak możemy przyspieszyć tą integrację i też właśnie mieszać dzieci, czyli na każdą lekcję usadzać dzieci w innej konfiguracji. I też na zasadzie losowej, że nie ma tutaj żadnego doboru, tylko jest właśnie losowość, która minimalizuje nam niezadowolenie, jakieś też próby buntu przeciwko temu podziałowi. Ale też to, co może się sprawdzać, to różne przedmioty bądź figury, tutaj akurat te figury z prawej strony, czyli jakieś elementy, które za sprawą jednego losowania pozwolą nam podzielić uczniów na różne zespoły. W tym przypadku, losując jeden przedmiot, możemy podzielić uczniów na grupy względem koloru, ale też możemy je podzielić względem kształtu. Możemy dodać do tego cyfrę lub literę, która również podzieli nam uczniów na inne grupy. Czyli losowość i rotacja dla mnie zawsze jest jakby podstawą dobrego integrowania i też mieszania zespołów tak, żeby uczniowie uczyli się bycia i pracowania razem ze sobą w różnych konfiguracjach. Ja bym tu jeszcze dodała rzecz być może oczywistą, że, bo Państwo tutaj piszą o metodach proponowanych przez profesora Jacka Pyżalskiego, też jak najbardziej do wykorzystania. Ta rzecz być może oczywista jest taka, że dzieci wcale niekoniecznie muszą być zachwycone na początku tym, że rozdzielamy tę grupę tych przyjaciół, jak mówiłaś, Magdo. Natomiast no, trudno, trzeba to przeżyć. I też, że trzeba bardzo uważać, jeżeli już są jakieś zaognione konflikty w klasie, ale do tego też na pewno dojdziemy. Widzę, że kiwasz głową. Czy macie jeszcze jakieś do tego pomysły? Co jeszcze można zrobić? Jeżeli mogę na chwilkę, to też chciałbym dodać, że tworzenie tych i skład tych grupek, no, wychodząc z tego założenia, że szukamy wszędzie jakieś plusy, to też dobre takie narzędzie do zidentyfikowania różnych stron osobowości, bo zazwyczaj i w tym przykładzie, na tym webinarium, raczej myślimy o takich grupkach, którzy tworzą cudzoziemcy względem właśnie, jak wcześniej powiedziałaś, albo języka, albo jakiegoś doświadczenia życiowego. Natomiast obserwuję w swojej pracy codziennej kilka grupek, gdzie dochodzi do wymieszania jakby cudzoziemców z dziećmi polskimi, tutaj powiedzmy lokalsami. I to kto w które grupy się układa, bardzo dobrze pokazuje problemy, ale też zalety tego człowieka, tego ucznia, któremu trudno się zintegrować w grupie takich jak on, powiedzmy kulturowo, ale czuje się jednocześnie bardzo pewny siebie i czuje się liderem tej nowego zespołu. Jednocześnie te grupy, powiedzmy, monoetniczne, które się tworzą, no to też tam bardzo szybko układa się ta hierarchia, próby dominowania, próby przejęcia kontroli nad tą grupą i musimy po prostu to też zauważyć, bo tam się dzieje
Czasami tak mamy, że no dobrze, oni się zintegrują, ktoś kogoś zapozna z zasadami życia w polskiej szkole, ale czasami to jest też ścieżka do tworzenia takich no, negatywnych, takich no, relacji, właściwie negatywnych, które, nad którymi możemy popracować jako wychowawcy i żeby te takie więzie obciążające, żeby to właśnie spróbować rozerwać. Dziękuję ci serdecznie. Pani, przepraszam, ale się zgubiłam. Nie jest to takie proste. Pani Maria pisze, że pan Jacek Pyrzalski wskazuje, że atrakcyjność losowania pozwala trochę łatwiej zaakceptować to, że dzieciaki są losowane. My tutaj mówimy o metodach, które należy dostosować oczywiście do wieku dzieci i młodzieży. Zwracam na to uwagę ze względu na to, że widzę, że mam osoby z bardzo różnych poziomów edukacyjnych. I na razie parkuję pani pytanie, pani Adrianno, ze względu na to, że ono jest bardzo, bardzo specyficzne, więc pozwoli pani, że zobaczymy, czy starczy nam czasu, żeby spróbować się w ogóle do niego przymierzyć, bo nie mamy tu też specjalistów, takich mega specjalistów od zdrowia psychicznego na sali. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ania, coś do grupek? Na razie nie, tak? Dobra. Nie, myślę, że wszystko powiedziano. Ale, no właśnie, grupki grupkami, jeżeli po prostu szukają poczucia bezpieczeństwa, bo przecież to jest o tym, to tworzenie grupek, szukanie jakiejś hierarchii też jest o szukaniu bezpieczeństwa. Niemniej jednak czasami te grupki stają się wobec siebie agresywne lub po prostu jednostki stają się wobec siebie agresywne. Państwo pisali tutaj na czacie o wykluczeniu. To jest także forma agresji. Co byście tutaj, czy to doradzili, czy to po prostu jakie metody stosujecie, kiedy pojawia się agresja w klasie? Aniu? No, agresja jest zawsze jakimś komunikatem. To dziecko chce coś nam powiedzieć i w ten sposób komunikuje, że jest, żeby je zobaczyć. No nie jest to fortunne, no ale tak to się dzieje. Ja nie miałam jakichś takich dramatycznych historii z agresją. To były pojedyncze przypadki, i które udało się jakoś tam po prostu rozmową rozwiązać. Ale myślę, że na takie, no właśnie układy, że jest jakaś grupa, która dokucza jakiemuś jednemu dziecku czy innej grupie, no to dobrze działa postawienie jakiegoś wspólnego celu klasie, to o czym mówiła Magda, ale też ja widzę, że fajnie i dobrze działa, jeżeli dzieci same sobie ten cel wyznaczą. Bo wtedy się lepiej angażują, jest to ich i jakoś widzę, że chętnie włączają się w realizację tych różnych swoich projektów. No i takich rzeczywiście kilka historii w klasie miałam, że mimo że na co dzień te grupy są, choć co ciekawe, one są zmienne i co kilka, nie wiem, miesięcy czy nawet tygodni ten układ sił się zmienia w klasie, to w sytuacji, kiedy trzeba coś zrobić razem, to zdecydowana większość dzieci się mobilizuje i po prostu razem to robią. No być może to rzeczywiście działa to poczucie, że to jest ich wybór i no, mają taką świadomość, i to w ogóle dla mnie jest świetne, że ją mają, że od nich zależy zrealizowanie tego projektu czy osiągnięcie celu. No i to były takie drobiazgi typu, nie wiem, konkurs, do którego musieli stanąć, to była jakaś rywalizacja międzyklasowa, gra terenowa, w której brali udział jako właśnie klasa,
I to rzeczywiście działało. Oczywiście były różne tarcia, ale na szczęście potrafiły i coraz widzę lepiej sobie z tym radzą. To jakoś szybko między sobą załatwiać. Jest rzeczywiście tak, że no, kilkoro uczniów z mojej klasy gdzieś zawsze jest na boku i ja też widzę, że mam z tym problem, żeby je włączyć. I nie są to dzieci z zagranicy. Więc to czasami decyduje taka kwestia pewnie temperamentu. No, ktoś jest zamknięty, bardziej się woli być po prostu sam i myślę też, że nie ma co na siłę te dzieci zachęcać, żeby nagle były, nie wiem, w centrum uwagi, czy stawały się duszą towarzystwa. No po prostu tak mają. Także taka praca nad wspólnym jakimś celem i to jeszcze wybranym przez same dzieci, czy zainicjowanym, myślę, że dobrze robi klasie. Ja też często, one bardzo lubią, moja klasa lubi grać w mafię. Stara gra, wszyscy ją dobrze znają. Oni mnie często o te prace proszą, jak zostaje czas na przykład na godzinie wychowawczej, jeszcze parę minut, żeby mogły sobie usiąść. Siadamy w kręgu, to też taka nasza praktyka, że siadamy często w kręgu i sobie rozmawiamy, no ale czy mogą pograć w mafię? Mogą. I większość klasy w tę mafię gra, więc mamy taką klasową mafię i uważam, że to też dobrze robi, do tego stopnia, że oni planowali nawet wakacje razem grać, się umawiać i grać w tę mafię. Nie wszyscy, no to już nie wszyscy, ale jakieś tam plany były, więc jeśli mają pomysł na tego typu zabawy, ja się zgadzam zawsze. Kiedy cię słucham, to słyszę przede wszystkim, że właśnie to budowanie poczucia przynależności to jest to, co może zapobiegać w pewien sposób występowaniu zachowań agresywnych, ale już zwłaszcza takich, gdzie grupy rozgrywają pewne kwestie ze sobą. Tutaj mamy na czacie polecane nasze webinarium w ogóle, jak reagować na przemoc w klasie, poświęcone tylko temu zagadnieniu. Zachęcamy do tego, żeby do niego zajrzeć, żeby pogłębić tutaj temat. Ale jeszcze, Magdo, ciebie bym zaprosiła do tego, żebyś powiedziała o tym, o czym zaczęła mówić Ania, to jest zawsze o czymś, prawda? Ta agresja jest zawsze, zawsze o czymś. Tak, i tak jak w przypadku tych poprzednich wątków, które poruszaliśmy, warto się przyjrzeć temu właśnie, co mówi nam zachowanie dziecka, że to agresywne zachowanie na pewno mówi nam o emocjach, więc pytanie, jakie to są emocje, czy to jest strach, czy to jest złość, czy to jest właśnie jakaś frustracja, smutek, czy nawet wstyd. I też z kolei, co te emocje mówią nam o potrzebach naszych uczniów i uczennic. Na czacie pozwolę sobie wkleić taki materiał, który przygotowało International Rescue Committee o emocjach, dlaczego warto o nich mówić. Tam jest też taki bardzo fajny, przystępny plakat o emocjach. I tutaj myślę, że to, co być może do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo nikt nas tego nie uczył, czyli w ogóle właśnie rozmawiania o emocjach, mówienia tego, jak się czujemy i też rozmawiania o tym, czego potrzebujemy, to tutaj w tym materiale można też znaleźć przykłady tego, jak to robić z naszymi uczniami, uczennicami, żeby właśnie poruszać te tematy, jak się czujemy, dlaczego tak się czujemy i co może nam pomóc, żeby powracać do dobrostanu. Dziękujemy ci za polecenie tutaj materiału IRC. My ze swojej strony polecamy oczywiście także materiały z cyklu Szkoła pełna emocji. To są materiały dla uczniów, co prawda klas 4-6,
ale też być może będą dla Państwa inspiracją, bo filmiki są dla 4-6, czy 3-6, czy 5, różnie tutaj mówią nasi odbiorcy, ale na pewno sam sposób mówienia o emocjach jest jakoś tam uniwersalny. Okej, to mamy zahaczony tak na dobrą sprawę na razie temat agresji, za którą, tak jak powiedziałaś, coś stoi. I to poszukiwanie w ogóle, co za tym stoi, więc to pytanie dlaczego, zwróćmy uwagę, że tutaj nam powraca. Ale mamy też takie sytuacje, kiedy właśnie chcielibyśmy pracować z rodzicami. To jest bardzo wspierające, jak Państwo tutaj też mówili, ale tego kontaktu z rodzicami nie ma. Przy okazji też chcę podziękować za te dyskusje, które odbywają się na czacie. Na przykład znowu Państwo mówią o tym, że to zależy, tak? Że to są takie sytuacje, jak na przykład dziecko z ADHD, które będzie źle reagowało w waszej klasie na to, że siedzi z konkretnymi osobami. I tam już na przykład zupełnie nie można zaufać losowi przy podziale na grupy czy na pary. Więc te Państwa tutaj uwagi są bezcenne, bardzo serdecznie za nie dziękujemy. Dziękujemy też za pytania, na które właśnie zobaczymy, czy damy radę się jeszcze do nich odnieść. Nie ma kontaktu z rodzicami. I co? Oleksandr, pytanie. Czy masz jakieś może rady? Albo strategie? Jako też w przyszłości asystent międzykulturowy, no to pierwszy problem, który się nasuwa nam na myśli, że mamy problem z barierą językową, tak? No, w porównaniu z sytuacją, kiedy ja pracowałem 5 lat temu asystentem, moim zdaniem sytuacja tu się zmieniła w dobrym kierunku, bo można już zatrudniać asystentów międzykulturowych, tak? I w dużej ilości szkół taka osoba jest, więc na pewno musimy się skontaktować z taką osobą, jeżeli jej nie ma, no nie wiem, namawiać dyrekcję na zatrudnienie, żeby nam tę pierwszą barierę po prostu nam obalić, barierę językową. Tak? Nie zawsze da się to zrobić, ale no w przypadku z większością uczniów i uczennic z zagranicy to działa. Druga zasada to jest to, o czym Magda wspominała na samym początku webinarium. Chcę być wychowawcą klasy, jakie mam cele, tak? No to jakie mam cele od spotkania z rodzicami? Jeżeli planuję tych rodziców zebrać na spotkanie Rady Rodziców i większość tematów, które tam usłyszą rodzice, to będą omawiane kwoty, zbiórek na jakieś wycieczki albo też na bardzo fajne rzeczy szkolne. Jeżeli sprowadzamy to do właśnie jaki nauczyciel uczy źle, a jaki gorszy, no to czy jest sens z punktu widzenia rodzica cudzoziemskiego brać udział w takich spotkaniach finansowych i obgadywaniu nauczycieli, co ta robi dobrze, albo co ten robi niedobrze. Więc niektóre szkoły liczą tą frekwencję rodziców na radach, nie wiem, jakby rodzic nie ponosi konsekwencji za to, że jakby nie stawi się na to rady, jeżeli ma na to jakiś powód, tak? Więc wiem, że to jest trudne, spróbować umówić się na spotkania z tym rodzicem indywidualnie, tak? Nie oczekiwać, bo on też jako dziecko może bać się swoich błędów językowych, czuć się niekomfortowo w stosunku właśnie do sytuacji swojej finansowej i od oczekiwań klasy, więc on też na pewno dorosłej osobie o wiele trudniej jest zintegrować się z tą Radą Rodziców, jeżeli w ogóle mówimy o tym, że Rada Rodziców może być między sobą zintegrowana na dobrze, a nie na źle w kontekście walki właśnie ze szkołą, bo ten też powołując się na początek webinarium, że to czasami jest takie wrażenie walki orków z elfami, no to też słyszymy, że ci rodzice najłatwiej się integrują wtedy, kiedy walczą ze szkołą, tak? Kiedy oni stają w obronie swoich dzieci,
I wtedy ta agresja ich niestety motywuje bardziej niż jakiś taki bardziej spokojniejszy cel. Więc to kolejna próba takiej lampki czerwonej. Jeżeli moja rada rodziców nie działa dobrze, bo do niej nie chce się ktoś nowy dołączyć, to z moją radą rodziców coś jest nie halo i albo zmieniam stosunek do tego, bo na pewnie dorosłych jest prawie niemożliwe zmienić, albo jednak próbuję jakieś kroki, więc przede wszystkim to stawianie na indywidualny kontakt. Mamy teraz te obowiązkowe godziny dostępności. Może spróbujmy umówić się tak, że mam akurat dla tych rodziców zarezerwowane, dostosuję się jakoś do nich, jeżeli to oczywiście jest możliwe w planie swoim organizacyjnym tygodniowym. Stawianie na indywidualny kontakt i na też przekazywaniu dla rodziców pozytywnych wiadomości, tak, a nie tylko negatywów, że pani dziecko nie robi tego, a to, co robi, to robi tylko źle. No to już rodzic chciałby usłyszeć coś dobrego o swoim dziecku, przy czym starajmy się to zrobić mniej szablonowo, tak, no bo rodzic na pewnie odczuje jakoś naszą falsz, jeżeli będziemy powtarzali każdy raz przy spotkaniu to samo, że o, dziecko bardzo się stara, widzę. Zadbajmy o jakieś szczegóły, o parę konkretnych przykładów, że temu rodzicowi też sprawi przyjemność przychodzić na spotkanie z nami, bo zostanie pochwalony, zostanie doceniony, a bycie cudzoziemcem, tak, wychowywanie swojego dziecka bez często pomocy dziadków, babci, bez możliwości dostępu do tych wzorów kulturowych, które były ważne, kiedy ten rodzic dorastał gdzieś tam w innej kulturze, to jest niezwykle trudne, tak? Ten rodzic nie czuje i zna, że on nie jest w stanie zapewnić tak samo socjalizację tego dziecka w obcej kulturze. I to czasami jest przygnębiające dla tych rodziców. Więc no, musimy zadbać nie tylko o oki, ale też o cukierek dla tych rodziców, tak, i pochwalić ich za ich sukcesy, za sukcesy ich dzieci. Jak cię słucham, to myślę o tym, że rodzice potrzebują niemal tego samego co dzieci, tak? Usłyszenia czegoś dobrego, usłyszenia, że jesteśmy po ich stronie i jesteśmy przede wszystkim po stronie dziecka. Myślę też o tych sytuacjach, o których państwo tutaj piszą, na przykład o rozwiedzionych rodzicach ucznia, gdzie jakby skupienie się na dobru dziecka być może może być jakimś rozwiązaniem. I też postawienie tutaj granic, znowu ta rola wychowawcy o stawianiu granic, że nie jest naszą sprawą chociażby konflikt pomiędzy rodzicami. Zdarzyło mi się niestety też takie komunikaty rodzicom nadawać, że jest mi bardzo przykro, ale no nie ja jestem od rozwiązywania tego typu spraw. Magdo, włączyłaś się, zapraszam cię do głos. Tak, te wątki, o których oboje wspomnieliście, pokazuje mi taki początek właśnie mapy kontekstów rodziny, czyli to próba odpowiedzenia na to, dlaczego nie ma kontaktu z rodzicami, co za tym stoi. Praca właśnie w kontekście rodzin uchodźczych, ale też w placówce wsparcia dziennego pokazała mi też bardzo wiele tych kontekstów. Pojawiają się tematy związane z kwestiami materialnymi, bytowymi, że rodzic jest na tyle pochłonięty potrzebą zapewnienia dzieciom podstawowych warunków do życia, że na kontakt właśnie ze szkołą czy z placówką nie ma już przestrzeni. Pojawia się kwestia, tak jak tutaj padło, kontekst rozwodu, ale też samodzielne rodzicielstwo, które również nakłada kontekst możliwości czasowe i też zadania w życiu takiego rodzica. Kwestia choroby w rodzinie, która też jest w tym wachlarzu sytuacji trudnych,
wielodzietność, która nie pozwala nam często rozdzielić się na wszystkie dzieci w taki sam sposób i angażować się w każdą klasę. Sytuacja zdrowotna i też stan psychiczny samego rodzica jest tu ważny. Szczególnie jest ważny, kiedy mówimy o osobach z zespołem stresu pourazowego, czyli między innymi osoby z doświadczeniem uchodźczym, ale to mogą być również zawody mundurowe, czy cały zakres osób związanych z medycyną. Jeżeli mówimy o uchodźcach, to też ta bariera językowa jest jednym z ważnych elementów, ale także sam proces akulturacji, tego, czy ta osoba dorosła, rodzic naszego ucznia, uczennicy, w jaki sposób integruje się z naszą kulturą. Czy jest w szoku kulturowym, czy w ogóle ma motywację do integracji, jaki jest właśnie jej stan psychiczny, już wykraczając poza różnego rodzaju traumatyczne doświadczenia, ale sama kwestia szoku kulturowego, czy w ogóle bycia w nowym środowisku może się wiązać ze stanami depresyjnymi, więc jakby poza spektrum też właśnie tej sfery psychologicznej, materialnej, bytowej, cały zakres też właśnie prawnych kontekstów, który, o czym już Ania wspominała, warunkuje tak naprawdę motywację do jakiegokolwiek działania tu w nowym środowisku. Jeżeli ktoś czuje się niechciany, nie wie, co z nim będzie, ma niestabilną sytuację prawną, bo oczekuje na kartę pobytu, status uchodźcy, czy nie ma jakby zagwarantowanej pewności, że za chwilę nie zostanie deportowany, to motywacja takiej osoby może być znacznie mniejsza niż osoby, która ma te kwestie uregulowane. Więc jakby chciałam tutaj zarysować, że ta mapa kontekstów i powodów, dla których możemy nie mieć kontaktu z rodzicem, jest bardzo szeroka. Co oczywiście daje nam jakiś taki empatyczny wgląd w sytuację tych osób, oczywiście, ale nie do końca jest odpowiedzią na to, co zrobić. Ale z kolei myślę, że właśnie poszukiwanie tych indywidualnych sposobów dotarcia, o których też mówił Olek, wraz z tą świadomością kontekstów już nam daje pewne rozwiązania. I to jest znowu o tym, że cały czas poszukujemy tej elastyczności i że od tego nie da się uciec, ale można to też potraktować jako swoisty plan rozwoju, że kiedy uda nam się znaleźć rozwiązanie, kiedy uda nam się znaleźć sposób dotarcia do danego ucznia czy rodzica, to ta satysfakcja jest ogromna. Spróbujmy się pochylić jeszcze nad tą sytuacją konfliktową przez momencik, kiedy ten konflikt jest naprawdę zaogniony. Co możemy wtedy zrobić? Magdo, tym razem ja od ciebie zacznę, bo też ty zaczęłaś mówić o tym właśnie, o tej naturalności konfliktu w procesie grupowym. To, co jest ważne, kiedy myślimy o konflikcie i w ogóle jeżeli chcemy rozwiązywać jakieś konflikty, to kwestia usytuowania się względem tego konfliktu, czyli zadanie sobie pytania,
jak ja się czuję z tym konfliktem, czego oczekuję w tej sytuacji, jak się mogą czuć jakby strony tego konfliktu, próba wejścia w buty każdej z osób zaangażowanych w ten konflikt, ale też trzymanie się w próbie rozwiązania konfliktu między uczniami, uczennicami, bardzo ważne jest trzymanie się faktów, czyli pokazywanie też uczniom, uczennicom, co jest faktem tego konfliktu, co się rzeczywiście wydarzyło, co się zadziało i też jakie miało to konsekwencje. Po to, żeby dobrze się właśnie przygotować do omówienia naszych wzajemnych potrzeb i też właśnie tego, jak rozwiążemy tą sytuację. Bardzo dziękuję. Materiałów dotyczących konfliktu w klasie mamy bardzo dużo. To są te, które linki do webinariów, które w tej chwili wkleiła Kasia na czacie. To są także właśnie webinaria dotyczące eskalacji konfliktów, do których linki były podawane wcześniej, czy to dotyczące metody wspólnej sprawy, czy też o radzeniu sobie z przemocą. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zajrzeć do naszej biblioteki biblioteka.co.org.pl i wyszukać sobie materiały na ten temat. My tutaj tylko próbujemy zarysować pewną mapę tego, jak się poruszać po tej tematyce i uświadomić sobie to, o czym powiedział na samym początku Aleksandr. Dołącza nowy uczeń, nowy człowiek, i to może powodować nowe sytuacje, ale tak naprawdę cały czas to jest o tym, że niezależnie od tego, czy to jest dziecko ukraińskie, białoruskie, hinduskie, wietnamskie czy polskie, to tak naprawdę jest to zawsze spotkanie jednego dziecka bądź grupy dzieci z innymi dziećmi i na dobrą sprawę wciąż radzimy sobie z tymi samymi sytuacjami wychowawczymi, być może tylko przyprawionymi pewnymi napięciami dotyczącymi czy szoku kulturowego, czy w ogóle pochodzenia z innej kultury. Mamy na czacie także informacje o zaświadczeniach, o których wspominałam na początku. I kończąc już to webinarium, przypominamy Państwu o tym, że w dalszym ciągu są otwarte zapisy do projektu od integracji dzieci z Ukrainy, znaczy, przepraszam, dotyczącego integracji dzieci ukraińskich w klasie. Natomiast jest to kurs i jest to projekt dotyczący w ogóle integracji dzieci w klasie, która jest zróżnicowana, niezależnie od tego, czy jest to zróżnicowanie wynikające z pochodzenia z różnych dzielnic, czy jest to zróżnicowanie wynikające ze statusu materialnego, czy jest to zróżnicowanie wynikające z pochodzenia etnicznego. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za udział w tym właśnie webinarium. Serdecznie dziękuję moim gościom, których wyzwaniem było tutaj powiedzenie krótko na temat pewnych sytuacji, z którymi spotykamy się w szkole i zapraszamy Państwa na kolejne webinarium Odpornej Szkoły 22 października. Dobranoc, żegnamy się. Dziękujemy. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.